Panie i panowie, witamy w 11 odcinku Oto Doto. Odcinek ten będzie wybitnie specjalny, ponieważ jest to odcinek 11. Jeszcze nie było odcinka 11, był 10 i 9 i kilka innych, a ten jest po raz pierwszy 11. A jest jeszcze specjalny, ponieważ mamy specjalnych gości. Przede wszystkim zaczniemy od Top Voida, Faceless Voida w Polsce, czyli Sebastiana Krasa. Cześć Sebastian. Cześć. Jest nam niezmiernie miło, że jesteś z nami. Z nami, czyli ze mną i z synem marnotrawnym, który powrócił po wielu perypetiach do mikrofonu i do komputera. Dopuściła go waifu w końcu i jest też Regulus. Cześć Regulus. Hi. Fajnie chłopaki, że jesteście. Musiałbym mówić sam, a nikt mnie nie chce słuchać, jak mówię sam, więc dobrze mieć jakiś sukurs w waszej postaci. Dzisiaj będzie w zasadzie krótko, ale treściwie. Dlaczego? Bo zawsze jest krótko i treściwie. Konkretnie przewiniemy sobie dwie rzeczy. Przewiniemy sobie pana Bloodseekera, czyli tak zwany rosyjski młot, bo to chyba Rosjanie najczęściej go pikują. I ogarniemy sobie, że to się dzieje mniej więcej na Boston Majorze, który jest w którym jest teraz dwudniowa przerwa, bo dopiero jutro zaczynają się mecze kolejnej fazy. Tej fazy już main event się zaczyna, a ten main event będzie na tyle ciekawy, bo będzie to single elimination, więc drużyna, która przegra, jest automatycznie eliminowana z Majora i nie dostaje nic, a sytuacja jest na tyle ciekawa, że mamy kilka drużyn w zasadzie... W zasadzie kilka drużyn dobrych, które mogą odpaść, no bo nie ma innej opcji. Ale sytuacja się pogmatwała dla drużyn takich jak chociażby Evil Geniuses i kogo my tu jeszcze mamy? Wings Gaming może nie, bo tutaj akurat to jest ciekawa para, bo oni są zestawieni razem w parze. Ale sytuacja wyglądała mniej więcej tak. O tym zanim o tym opowiem, to może powiedzcie, czy oglądaliście w ogóle cokolwiek z Boston Majora? Nie. Każdy mecz oglądałem. Wow. I który ci się najbardziej podobał? Najbardziej, który mecz mi się podobał? Oczywiście oba Best of 3 EG kontra Complexity Gaming. A Complexity to też jest właśnie ciekawe, bo EG znalazło się w trudnej sytuacji, bo w parze są z Wings Gaming, więc mają zwycięzców i obecnie panujących mistrzów, czyli tych, którzy w tym roku wygrali TI, The International 6, a EG wygrało rok temu, więc mamy pojedynek mistrza z poprzednim mistrzem, więc zajebiście ciekawa para, jeżeli można tak powiedzieć, albo bardzo ciekawa para, żeby nie używać jakichś tutaj na wyrost słów. No i co? I generalnie kogo typujecie do wyjścia z tej pary? No, EG ma smutno, bo nawet jak wygrają z Wings, chociaż nie wierzę w to, że wygrają, to potem i tak trafią na Virtus Pro, z którymi na pewno nie mają szans. No, Virtus Pro gra niesamowicie. Od jakiegoś czasu, od tego, co ostatnio robili, to są na czele. Zresztą tutaj też w Majorze sobie poradzili niesamowicie. Wygrali The Summit 6. Było to 3 tygodnie temu. 3-0 wygrywając gładko z UG w zasadzie. Tutaj problemy miało tak samo EG. Wcześniej wygrali, ale to wcześniej to było dopiero rok temu. D2CL, Christmas Charity Magic, nie mam pojęcia co to było, nawet nie kojarzę tego turnieju. Tym niemniej robią furorę, wszystko co mają do wygrania wygrywają ostatnio, więc aż dziwne, że tak sobie dobrze radzą. Ale może od początku, bo w grupie A mieliśmy Digital Chaos, Wings, Warriors Gaming Unity, które pozbawiło... Warriors Gaming Unity to jest, jeżeli ktoś by nie wiedział, taka drużyna z Azji, która pozbawiła złudzeń Fnatic i wygrała z nimi i wyeliminowała ich z udziału w Majorze, więc Mushi pożegnał się z Demonem, Ravenem i jeszcze... Nico Barcelona. Właśnie, dziękuję. A został tam z nim Fnatic Ohio póki co. Raven od razu przeszedł do TNC, czyli do zespołu taka trochę pętla Arteziego, można powiedzieć, bo grał w TNC i poszedł do Fnatic. Ale ten drugi support też chyba przeszedł tam. A nie wiem, muszę sprawdzić, muszę się upewnić. Na pewno Raven przeszedł, bo to było dosłownie moment ogłoszone, że zaraz po tym jak Raven, AU i Demon odeszli z Fnatic Non i Raven tylko mam przyjętego do TNC, a nie wiem co z pozostałymi. Demon na razie nie gra, mówił, że zajmie się streamowaniem, musi odpocząć, a AU nie mam pojęcia. Zresztą jakieś tam wielkiego wrażenia na mnie nie robił, więc to
Jego sprawa. I ostatnim zespołem w grupie A było LGD Forever Young, które chyba miało jakiś tam stand-inów, bo coś znowu oczywiście. Temat z wizami już omawialiśmy w zeszłym razem, bo to nie w zeszłym tygodniu, więc może go pominiemy, bo to polityczne sprawy, prezydent Trump i tak dalej, i wizy to ciężka bania. Tak czy siak z tej grupy zwycięsko wyszło DC, które pokonało LGD Forever Young i pokonało Wings Gaming United. Unity, nie United. United to jest Manchester. Na drugim miejscu Wings Gaming po wygranym w dogrywce z Warriors Gaming Unity i na samym końcu LGD Forever Young. I to ono ma rozstawienie najgorsze. A jeszcze przypomnijmy, jak to wygląda. 16 zespołów. Ten zespół, który wygrał grupę, gra z ostatnim zespołem z innej grupy, tak? Grup mamy 4, więc zespół z grupy A, czyli Digital Chaos, gra z IG Vitality i tak dalej się to przeplata. W grupie B, tak jak już wspomnieliśmy, Virtus Pro bezapelacyjnie najlepsi. 4-0 gładko z Newbie i MVP Phoenix. Tutaj nic więcej nie było do dodania. Newbie później wygrało w tej grupie jeszcze poza Newbie, Virtus Pro i MVP Phoenix jest team pana Jackiego Mao. Team NP, sponsorowany przez producenta pikantnych sosów. Sosów nie próbowałem, ale propsuję inicjatywę, bo to wyrosło z pewnego mema na Reddicie, więc tym bardziej zabawne. Virtus Pro z nimi wygrało, NP wygrało tylko z MVP Phoenix i tym się obronili. I w zasadzie trzecie miejsce. Virtus Pro pierwsi, Newbie drudzy, Team NP jako trzecie miejsce i MVP Phoenix zamyka grupę. Grupa C była ciekawą grupą, była w zasadzie zajebiście ciekawą grupą, bo mieliśmy tam LGD Gaming, Complexity Gaming, Evil Geniuses i Team Faceless. No i właśnie, dwa mecze między EG i Complexity i o dziwo oba mecze wygrało Complexity 2-1. Pozwolili sobie urwać jedną grę w każdym z tych spotkań. Tutaj propsy dla Artiziego za najwyższy póki co GPM i chyba last hity na tym majorze, tak? Dobrze mówię? 999 last hitów, 605 ponad 1000 GPM na Gasiren. Możliwe, wiem, że 1000 GPM też Sumel na Alchemiście przebił, a o Artisim to nie wiem. Zaraz to sprawdzę, bo to oczywiście wszystko można sprawdzić. Nie interesuję się niestety nim, bo IG znowu wziął Artiziego i znowu nie wygrał. Ale to nie jest wina Artiziego, ten team w sumie ma ręce i nogi, można tak powiedzieć. I nawet tak powiem, ja im mocno kibicuję, where Artizi goes, I go. No nie, niekoniecznie. Przeciętnie ma 362. Naprawdę nie obstawiłem, że będzie miał więcej. Okej. Okay. No tak czy siak, sorry. Artur sobie ze spółką nie poradzili. Tam nie wiem, na kogo winę tutaj zrzucić. Na Sumaila chyba nie, bo tam Zaj robił takie playsy, wszyscy robili playsy. Sumail to ich ciągnie, moim zdaniem. Tak oglądam, jak Sumailowi coś dadzą takiego słabego, to i ci przegrywa, ale w każdym meczu no Sumail ciągnie niesamowicie. Ale widziałeś, jakie tam były playsy? Tam grał przecież Artizi te dodge, zdodżował mantą. Zresztą on jest królem dodżowania mantą, więc tutaj zdodżował mantą Ethereal Blade'a. W innym meczu przecież Ana zdodżował mantą, to jest też ciekawa sprawa, zdodżował mantą Omnislasha, tak? Omnislash, jak działa manta? Manta jest przez jakiś tam ułamek sekundy, jest 0,1 sekundy, jesteś poza mapą, tak jakby cię nie było w grze twojego bohatera. I jeżeli Omnislash w tym czasie nie wykrywa tego bohatera na mapie, to przerywa skoki, tak? Tak jakby po prostu się skończyło, nie miał się od czego odbić, tak jakby cię zabił. Więc Ana w taki sposób, Ana jest midderem OG, jakby ktoś miał wątpliwości, o kim mówię. Alchemistem zdodżował tego Omnislasha. To też ciekawe, bo wydawało mi się, że powinien przeskoczyć w tym momencie na iluzję, nie? Ale jednak nie, bo jesteś poza mapą, więc przez ten moment, w którym powinien skoczyć, przestał skakać. To jest raczej nie tyle wyczucie, bo tego się nie da wyczuć, bo to jest tak małe okienko, że szczęście mu dopisało, no ale też kolejny dobry place tutaj. Poza tym, kogo jeszcze można pochwalić? Virtus Pro już chwaliliśmy, ale ukłony w stronę No One, czy Nun, bo to też jest, nie wiem jak o nim mówić, No One albo Nun, niech będzie No One. 5 rampage'y w jednym dniu, spoko. No i propsy dla Lila, no i w ogóle dla całej drużyny, bo tam każdy gra. I Pasha, i Solo, no i Mac, i wszyscy. No, po prostu playsy są niesamowite, jeszcze kogo można wyróżnić? Tutaj ktoś Rubikiem zagrał też takie niesamowite... Zifrik z Complexity. Właśnie, w tym z meczu. Complexity, dokładnie. Ukradł tyle rzeczy, że pokradł tam Omnislasha, ukradł od Jakiro, jak to się nazywa, Ice Puffa.
i kilka jeszcze innych speli, po prostu zrobił tam niesamowitą robotę i też ich uciągnął strasznie Complexity. Complexity, wydawałoby się Tier 2, na pewno dużo screamowali z EG i jak widać mają na nich receptę, bo pokonali ich dwa razy, tak jak już wspomnieliśmy. Tutaj dużym zaskoczeniem w tej grupie dla mnie jest postawa Team Faceless, czyli zespołu pana Blacka i Daryla Ice'a. Bo przegrali wszystko, co mieli przegrać. Pokonało ich LGD, LGD wygrało tak samo z Complexity i pokonał ich EG, czyli EG wygrało w zasadzie tylko z Faceless i tym się utrzymali na trzecim miejscu. I zagrają z Wings i to nie będzie łatwe zadanie dla nich, a więc no tutaj większość obstawia wygraną Wings, ja niestety trzymam do końca. Nawet na prediktach mi specjalnie nie zależy, bo mam już prawie maksymalny poziom kompendium, więc tych punktów mi nie potrzeba, więc obstawiam teraz sercem, a nie głową, bo jednak to, że obstawiłem, że wygra EG ten Major, to był błąd, bo wygra go z, nie wiem, wydaje mi się ktoś teraz z paki OG, LGD albo Virtus Pro ze wskazaniem na Virtus Pro, bo chyba nic nie jest ich w stanie teraz powstrzymać, chyba że gdzieś tam, a tutaj nie ma lower bracket, tutaj jeżeli odpadasz z turnieju, to po prostu odpadasz z turnieju, nie ma pomyłek. To też ciekawy format, pierwszy chyba event zorganizowany przez Valve w takim formacie, wcześniej go nie było. Może... No a swoją drogą... Nie jesteście ciekawi, dlaczego Complexity chyba w trzech meczach jak grało cztery, to w trzech meczach piknęło na pierwszym piku Leszraka. I nie wiem właśnie. Dwie przegrane, ale w końcu to z EG wygrali tym Leszrakiem. Nie wiem, nie rozumiem tego, no ale okej. Może to jest, bo oni też dużo grają Odeka z mida. Tam Chancel, który do nich niedawno przyszedł, Skype. Nie tak niedawno, chwilę temu, ale Cancel gra sporo Odekiem i nie wiem też czemu tego Odeka nie banowało EG, bo to było dość zabawne. Rozwalił nas Odek, ale dajmy im Odeka. Konsekwencji tu brak. Tym niemniej to dobre ustawienie w sumie po ten stan po Astral Imprisonmencie da się zrobić, ale tak samo tutaj jest dobra Mirana, jest dobry Kunka, więc od tego nie pikowali, znaczy Mirana też pikowali, ale nie z Odekiem. Więc to jest Kunka chyba też raz piknęli, ale też przegrali. No. No, jak ten najbardziej śmieszy mnie ten mecz EG Faceless, gdzie Faceless biegnął Blackowi jego słynnego Anti-Mage'a, przegrali grę w 20 minut i w następnym meczu EG sobie wzięło tego Anti-Mage'a i wygrało. No, dokładnie. Tak jakby dokładnie, tak na złość zrobili to Blackowi. No masz rację, tutaj w sumie szczerze przyznam, że nie oglądałem tego meczu, widziałem tylko ten pierwszy, nie widziałem tego drugiego, więc dopiero teraz mi uświadomiłem, że wzięli tego Anti-Mage'a z samej EG dla siebie. Dwa razy tutaj grali też Sand Kinga w tym meczu, raz właśnie wspomnianego Odeka i dwa razy Ayo. No tutaj Zai też robił dobre playsy. No to EG to gra Ayo, wtedy za każdym razem, kiedy nie ma bana Ayo, to oni pikują to Ayo. To jest ich, bo to i Creed gra i Zai gra, na zmianę grają w zależności od drugiego supporta, ale z tego co zauważyłem, to każdy mecz, kiedy nie ma bana i mają pika, no to biorą Ayo. No dokładnie tak. No tutaj już wspomniałeś tych dwóch supportów. Creed to chyba dużo lepiej sobie radził w UG, tak mi się wydaje, ale okej, okay, dajmy jeszcze chwilę. Te piki są takie bardzo PPD piki mi się wydają. Na zasadzie i tak możemy się pobawić, więc nie banujmy im tego Odeka, jak już wspomniałem. I tak mamy jeszcze drugi mecz, a później z Lipa. No ale grupa C, tak czy siak, LGD Gaming na pierwszym miejscu, Complexity o dziwo na drugim, bo ich obstawiam na samym końcu. I w LGD jest trzecie miejsce. A tabelę zamyka Team Faceless. Czwarta grupa. 4 grudnia grali, grupa D. Grały takie teamy jak IG Vitality, eHome, Adfinem i OG. No i w zasadzie triumfatorzy dwóch poprzednich majorów, czyli OG na pierwszym miejscu. 4-2, dali sobie urwać po dwie rundy, jedną Adfinem, jedną IG Vitality, ale poradzili sobie. Słabo a eHome, aczkolwiek nie na tyle słabo, bo zaraz za nimi. Adfinem ich pokonało, ale później Adfinem grając w tym meczu o rozstrzygającym pierwszy, o drugim i trzecim miejscu przegrało z Ichom oczywiście. I to Ichom jest na drugim miejscu. Tak wyglądały grupy. Sporo się działo tutaj zestawienia, jakbyście chcieli jakichś najlepszych playsów, zawsze można na YouTube znaleźć. Nie będziemy krypto reklamować. A pary wyglądają mniej więcej tak, że w pierwszej parze z Virtus Pro, IG Vitality, Evil Geniuses w drugiej, tak jak wspomniałem, z Wings Gaming, Complexity z Vici Gaming, Warriors Gaming, Unity, OG gra z MVP, Digital Chaos z Team Faceless i Home z Team NP i to jest chyba najbardziej wyrównana para, bo ciężko wskazać, kto to wygra. Dał Bóg Jackie Mao, będzie przynajmniej beczka. Adfinem z Newbie i dwa zespoły spod bandery LGD, LGD Gaming i LGD Forever Young.
No i wychodzi na to, że droga do finału jest prosta w zasadzie dla Virtus Pro, bo mają, nie sądzę, żeby IG Vitality cokolwiek z nimi zrobiło, nie po ich myśli. Później walczą z kimś z Evil Geniuses Wings Gaming, więc nawet jak trafią na Wings Gaming, to będzie zajebiście ciekawy pojedynek. I tu mogą się potknąć. A później mają kogoś z pary Complexity OG, bo tak by to wyglądało. Myślisz, że Complexity jest w stanie wygrać z OG? Nie, OG, znaczy... Ana robi dobre playsy, zaskakuje mnie, ale Jerax, no to jest kluczowa postać Jerax, jeśli on będzie miał dobry dzień, no to myślę, że OG to jest top 3 tego Majora. No, czyli generalnie tak jak bym obstawiał. Z dołu LGD, Newbie Atfinem nie wiem, Ichom Team NP nie wiem. Ale Atfine mi się podoba, jak grają, fajnie. Oglądałem ich eliminację do tego Majora i kibicuję im, aczkolwiek będzie im ciężko pokonać Newbie. Digital Chaos z Team Faceless też będzie ciekawe, ale tutaj DC wygra zdecydowanie, niestety. Z całą moją miłością do Ice nic z tego nie będzie, boys. Tutaj weszł jakiś szybki disband i zmianę, chyba że po prostu jednak będą trwali twardo. No nie wiem, obstawiając finał zostaje Virtus Pro. Znowu z Digital Chaos w finale by doszli tak daleko, bo ten dół jest dużo słabszy niż góra. W górnej części tej drabinki jest dużo więcej mocnych zespołów. Tak by się wydawało, no przynajmniej na papierze to wygląda trochę inaczej, a rzeczywistość weryfikuje. Tym niemniej gry zaczynają się jutro, finał jest w sobotę 10, więc możecie wszystko śledzić. In-game na Twitchu, gry lecą symultanicznie, to jest najgorsze, więc nie można oglądać jednej gry i czekać na następną. Wszystkie są po prostu jednocześnie. Dałem teraz ciała, powiedzmy, i teraz jest po kolei każda gra, więc kolejne nieprzespane noce. Tak czy siak, w zasadzie omówiliśmy Boston Majora, więc na szybko, pod poprzednim odcinkiem mamy tylko jedno pytanie zadane przez gamera. Jak oceniacie itemki, które kupuję na BSA? BSA to jest pojęcie względne, ale rozumiem, że chodzi o Bloodseekera. Tarcza biedaka, buty fazowe lub sandały Mojżesza? Blade Mail, Sanjen Yasha lub Shadow Blade, BKB. Czasami składam takie przedmioty jak Red i Maelstrom Vladimir. Maelstrom Vladimir Eul i raz kupiłem Aghanima. To gratuluję. Tak czy siak. No okej. To zależy, jak grasz i z jakiej pozycji grasz tego Bloodseekera. Jeżeli z lasu, to fajnie. Jeżeli skądkolwiek. Co to są sandały Mojżesza? No Boga. Nie wiem. Rozumiem, że chodzi o power threadsy, nie? Co to może być innego, nie wiem. Chyba, że buty fazy. Aha, buty fazowe też wymienił, bo to była tacza biedaka, buty fazowe lub sandały Mojżesza. No to sandały Mojżesza to będą power threadsy na 100%. God damn it. No tak czy siak, no build standardowy. Sanjen Yasha teraz się nie buduje, bo ten przedmiot w zasadzie nie ma sensu, tak mi się wydaje. Lepiej zrobić Yasha, lepiej zrobić później nawet Mantę. A jeżeli chodzi o jakieś Mejmy, no to chyba lepszy i dużo bardziej efektywny jest na takich Kery, czy na takich Korach raczej Echo Saber. Tak mi się przynajmniej to widzi. Shadow Blade to też zależy. Zazwyczaj Shadow Blade'a robi się, jak masz w teamie Weavera, Rikiego i jeszcze grasz Bloodseekerem, to wtedy najlepiej jest zrobić Shadow Blade'a, bo to jest najlepszy pomysł. Przynajmniej tak to się sprawdza w moim brakecie, tak? Jak już mamy na przykład Weavera i mamy jeszcze Bounty Huntera i nasz Kerry robi Shadow Blade'a. To jest całkiem niezłe. I sprawdza się w 100%, bo rywale wtedy wygrywają. BKB no to wie się samo przez się. Nie ma chyba takiego bohatera, na którym BKB byłoby złe. Lifestealer? Lifestealer, no wiesz, masz 10-sekundowe, później jeszcze odpalasz Rage'a i tak dalej, i tak dalej. Więc takie złe nie jest. Ale tarcza biedaka i sandały Mojżesza to podstawa na Bloodseekerze, tutaj można się zgodzić. Tarcza biedaka zresztą jest fajnym itemem, tanim, a fajnym. Więc bezpośrednio już przejdźmy do omówienia Bloodseekera, będzie szybciej, będzie sprawniej. A sam pan Bloodseeker, Strygwyr, bo tak się nazywa, jest bohaterem, który atakuje wręcz. Jezus, nie wiem, dlaczego mam to otwarte po angielsku, to jest no kapa, zaraz to tworzę jeszcze raz. A opisane jest jako Carry, Disabler, Jungler, Nuker i Inicjator. Zaraz to tworzę. Możecie coś powiedzieć, co sądzicie o Bloodseekerze? Lubicie, nie lubicie? Ferrari. Ja mogę powiedzieć tyle, że on miał zawsze problem się wpasować.
w metę i we wszystkie gry. Odkąd pamiętam, zawsze były problemy, żeby go jakoś dopasować. Ani się nie pasował do meta, ani do pubów. Ciągle jakieś remake'y miał zmiany w skillach, także postać po przejściach. I do tej pory chyba nigdzie się też nie plasuje dobrze. Tutaj więcej można nie powiedzieć. No nie pasuje teraz zupełnie do niczego. Pasuje tylko jako kontra gdzieś tam w pubach na Slarka, tak? Czy na jakiś anti-mage'a, okej, okay. Niewidzialny Hero tak samo. A sam Strykwyr, Jezus, nie lubię czytać tego lore'a, bo ten lore jest taki cringy zawsze, ale okej. Musimy zapełnić czas antenowy, nie możemy nie czytać. Żartuję, nie mamy czegoś takiego jak czas antenowy, ale ten jest akurat co. Na pewno nie jest tak. Powiedzmy, że głupi jak Abaddona lore. Tamten to dopiero był fucked up. Więc jak już wspomniałem w zasadzie, Strygwyr jest zwany poszukiwaczem krwi Boże, to jest patetyczne. Jest łowcą pod przysięgą rytuału, ogarem obdartych bliźniąt. To są bogowie, którzy są poniekąd zaklęci albo odpowiedzialni za jego bronię, bo on ma takie dwa charakterystyczne ostrza. I to są właśnie ci Fate Twins, czyli obdarte bliźnięta. Jesus fucking Christ. Zesłanym z zamglonych szczytów, a tego na pewno nie przeczytam. Xhacatocatl. Nie. Nie. W poszukiwaniu krwi, no bo jest Bloodseekerem. Obdarci wymagają ogromnej ilości krwi, aby się nasycić i zaspokoić swoje potrzeby. To w sumie jak dobranocka brzmi dla dzieci. Jakby będę miał dziecko, to będę im czytał lory bohaterów z Doty, bo są po prostu Arkwardena im kojące. przeczytaj mojego. Nie, bo właśnie to Arguarden był taki chory psychicznie. Mogliby się posunąć nawet do wymordowania mieszkańców Górskiego Cesarstwa. Mówimy o Fate Twins, nie o moich dzieciach. Jeżeli wyżsi kapłani by ich nie obłaskawili. Dlatego więc Strygwyr węszy za śladami rzezi. Energia życiowa każdej kropli krwi natychmiast jest przekazywana bliźniętom przez zaklęte znaki na jego broni i zbroi. Przez lata ucieleśnił energię okrutnej bestii. W walce jest dziki jak szakal. Mówi się, że pod maską poszukiwacza krwi. W sumie fajna nazwa, Bloodseeker, poszukiwacz krwi. Można czasami ujrzeć rysy obdartych, mających bezpośrednią kontrolę nad ich ogarem. Więc jest to po prostu oszalały typo, który składa krwawą ofiarę z każdej zabitej jednostki, z każdego zabitego creepa i z każdego zabitego bohatera. Po co? Po to, żeby jego bogowie się nażarli. Dosłownie. Abilities. Radek, mało mówisz, więc możesz przeczytać pierwszą zdolność, która nazywa się Blood Rage i ją wytłumaczyć mniej Okej, więcej. okay. Blood Rage, pierwszy skill. W zasadzie daje tyle, że modyfikuje obrażenia przyjęte i zadane, tak? O 40% na wybranym celu. Celem może być sam Bloodseeker, jego sojusznik albo przeciwnik. I każda zabita jednostka leczy osobę pod wpływem tego buffa. Trwa 9, 10, 11, 12 sekund. Niedispelowany niczym. I cooldown to 12, 10, 8 i 6. Więc jak prosta piłka, jak rzucacie to na kogoś albo na siebie i zabijacie w czasie trwania tego zaklęcia, czy tą jednostkę, czy wy zabijecie jakąkolwiek jednostkę, to odzyskujecie odpowiednio 19, 21, 23 i 25% życia danej jednostki, czyli tej, która Efektywnie można to została zabita. wykorzystać, bo jest czas trwania dłuższy niż cel jak na ostatnim ranku, więc można rzucić na siebie i na przykład na przeciwnika, gdzie się w tym momencie robi już modyfikację 80% damage'u. Więc przeciwnik zbiera 40 więcej, co zadać 40% więcej, więc jest dosyć mocno. I boleśnie, tak jest. Można rzucać na przykład na Zeusa przed tym, jak on użyje ulti, bo też zwiększy damage obrażenia, bo A zwiększa właśnie, to wszystkie kiedyś było obrażenia. To są broken wszystkie trzy typy w którymś obrażeń. patchu. Znaczy teraz Cały czas jest jest broken. to ma było ograniczone do jakiegoś stopnia, że nie dodaje 100%, tak? Czy jakaś inna postać to miała, że się rzucała właśnie na Zeusa i było ograniczone zasięgiem, że tylko połowę efektu dawało. Nie wiem, w każdym razie wiem, że modyfikuje. Nie, pamiętam, że była taka zmiana. A jest napisane, że jest tylko połowa wartości, czyli jest 2200 jednostek A, okej. oddzielone, czyli przeciwnik Okay. No to czy. i ten, no. No racja, czyli drugi I AKP dodając w zasadzie obrażenia. dopiero teraz czytałem. No to w dalszym ciągu zwiększa, tylko teraz problem jest taki, że tego nie za często to widać, bo Zeusa też się nie używa, a Bloodseekera to tak, jak już wspomnieli. Zupełnie jakiś taki semi-trench, więc nie bardzo jest jak tego używać. Używać oczywiście. Nie leczy iluzji, nie leczy Tempest Double Arguardena, nie leczy po zabiciu Roshana, nie można rzucać na wardy i nie przywracają te wardy zdrowie, ani na budynki, czyli jak w czasie trwania zabijamy budynek, ward Roshana, iluzje to nie odzyskujemy życia. O proszę, jeżeli
Jeżeli kogoś ze swoich sojuszników zdinajujemy, na przykład jeżeli ma na sobie sztylet kłopy albo jest pod wpływem jadu Venomancera, to odzyskujemy połowę jego życia. Znaczy połowę tego hila, który byśmy dostali, to ciekawe. No to w takich krytycznych sytuacjach czasami jest warto dobić swojego, tak? Żeby się wyleczyć. Ale też na przykład nie zwiększa wszystkich obrażeń, bo nie zwiększa na przykład obrażeń z ulti Witch Doktora, czyli z Deadwarda i z Min Teachesa. Bo to są oddzielne chyba typy obrażeń, jakoś tak z tego co pamiętam było Znaczy, to było niezależne. niezależne źródła obrażeń. No. Czyli damage nie wychodził z Witch Doktora, tylko z Warda i damage nie z Teachesa, tylko z Min. Right, czyli to w zasadzie by było wszystko, jeżeli chodzi o pierwszy skill, drugi skill, więc teraz Sebastian. Mam to przeczytać ze strony? Możesz to przeczytać z Z głowy, możesz to głowy. powiedzieć z głowy, my to wszystko z głowy mówimy, z jakiej strony Aha. korzystasz, stary? Nie wiem, jakieś tam w Google'ach Zaraz Wojda zacznie decydować w czacie. wpisałem. Wojda to na pamięć znam. Dobra, to drugi skill, nie wiem, Blood, coś tam się nazywa. To na Bloodride. To pewno jest rytuał krwi po Bloodrite. polsku, ale okej. Tak mi się wydaje No, przynajmniej. z tego co wiem, to na pewno obrażenia są pure, pełne. Dalej, wiem, że jest takie wielkie kółeczko się robi i normalnie po iluś tam sekundach dostajesz damage i cię silencuje. No, Pięknie. i to jest Nice. fajne z Wulem na przykład, albo w Chronosferze Wojda, albo coś tam, ale to takie sobie. No tak, tutaj te obrażenia piór są znikome. 240 na czwartym poziomie, 120 na pierwszym. Ale tutaj cisza jest spora na czwartym poziomie, czy raczej uciszenie, bo to 6-sekundowe to chyba takie jak przy, z tego co pamiętam, Nightstalkerze albo przy Drow. Przy traksie, nie? Też mają po 6 sekund Ta silence'a. droga ma 6, Nightstalker ma 8 chyba 8 maksymalnie. maksymalnie. Właśnie, Nightstalker ma 8 na Ale razie. mówisz, że obrażenia nie tak duże, ale jakbyś wziął pod uwagę, że to jest 240 pure damage, nie jest przez nic redukowane, a i modyfikator 40% i drugi No, na z Blood przeciwniku, no Rage'a. to wtedy to może mocno sypnąć. No właśnie, Szczególnie, okej. że 240 pure damage, no to jest około 300 takiego zwykłego, tak, magicznego, jak nie ma jakichś bonusowych resistów, więc w zasadzie no, normalna ilość, tak? No tak, tutaj też racja. No, nawet te liczby mamy tutaj przedstawione. Jeżeli na czwartym poziomie Blood Rage'a, czyli pierwszego skilla rzuconego na Blood Seekera, jak Blood Seeker używa Blood Rite'a, strasznie dużo to jest krwi. Wszystko mu dali Blood, wszystko jest Blood Rage, Blood Rite, First i Rapture. Nie, okej. Okay. Jak używamy tego wyciszenia z rzuconym na siebie pierwszym skillem, zadajemy 336 obrażeń. A jeżeli mamy tak, jak Regulus powiedział, rzucone na siebie i na przeciwnika, to zadajemy 470 obrażeń. A to się robi już sporo, szczerze No i to powiedziawszy. jest piór. No, bo to w zasadzie może to jest połowa HPK jakiegoś supporta, jeżeli gdzieś się chłopak zapędzi, biedak. Daje też Flying Vision, czyli wizję uniesioną jakąkolwiek. Daje wizję na 200 jednostek w środku tego kręgu. Sam krąg ma zasięg 600 jednostek, więc na 1/3 w środku jest ta Flying Vision. Taka, jaką daje chociażby Hawk Beastmastera omawianego tydzień temu. Kapa. Problem z tym skillem jest taki, że cast time 3 sekundy. No, jest cholernie długi. Strasznie długo się go rzuca. Strasznie łatwo z niego uciec, tak? Bo wystarczy Force Staff. Nie wystarczy Eulta, jak już powiedzieliśmy, ale wystarczy Force Staff. Czy Blink, czy jakiekolwiek po prostu wypchnięcie z tego kręgu 600 jednostek i już nie jesteśmy pod jego wpływem. A rzuca się go w zasadzie przez pół sekundy, więc to też daje jeszcze sporo czasu. 3,5 sekundy jest na ucieczkę. Jak widzimy animację Blood Rite'a. Ale No ten. i BKB nie przebije jeszcze tak do wypełnienia. Dokładnie. Jeżeli. No, w zasadzie wszystko, nic nie można dopowiedzieć. Ale Bloodseekera bierze się dla trzeciego skilla, który nazywa się First, więc to będzie Good. Pragnienie raczej niż Good. A działa w taki prosty sposób, że jest to pasywna aura. Najprościej to tłumacząc, bohaterowie na mapie, im mniej mają życia, tym więcej dostaje Bloodseeker prędkości poruszania się i prędkości atakowania. I to jest. Teoretycznie maksymalna prędkość w docie było 10 000 jednostek, nie?
No i to Bloodseeker może tym skillem osiągnąć, ale nie w normalnej grze. To musiałby być jakieś, nie wiem, ile tam tych bohaterów, tym niemniej nie pamiętam. Tak czy siak, no tak jak powiedziałem, im mniej bohaterowie na mapie mają obrażeń, zaczyna się to od progu Obrażeń 75 czy życia? Życia. życia, sorry, życia, oczywiście chodzi o życie. Jeżeli bohaterowi jakiemukolwiek na mapie spadnie życie poniżej progu 75%, to Bloodseeker dostaje odpowiednie bonusy do, tak jak już wspomniałem, ataku i prędkości poruszania się, do prędkości, do obrażeń i prędkości poruszania się, ale dzisiaj motam strasznie. A jak bohater ma mniej niż 25% życia, to dostajemy na nim wizję, więc jest dobry na każdego, kto ma niewidzialność, tak, no, prosta piłka. Jak mamy wizję, to mamy za darmo wizję. No i to jest na całej mapie. Dokładnie, dokładnie, to jest globalny skill. Pasywka. I co tutaj można dodać? Jeżeli dodajemy punkt w ten poziom, to bonus 500, znaczy ten próg maksymalny 522 jednostek prędkości jest ściągany dla Bloodseekera, bo on rośnie, rośnie, rośnie i będzie rósł tak długo, jak tylko to jest możliwe. Okej. Okay. Movement speed daje te procenty, nie wiem, czy jest sens czytać, bo to jest zagmatwane. 0,32% movement speeda i 0,32% ataku. Na każdy procent brakującego zdrowia pomiędzy 75% a 25%. Whatever. Iluzje, klony Meepo i Arkwarden Ulti nie dają dodatkowych punktów. Silver Edge go wyłącza. Iluzje, tak jak już powiedziałem, nic nie dają. Od jednego bohatera można zyskać ze sobą tak damage movement speed. Od jednego bohatera 40 jednostek, od pięciu bohaterów maksymalnie 200 jednostek. Na A jednostki. maksymalnym poziomie. Tak, na maksymalnym poziomie. Tylko to się nie przelicza bezpośrednio na punkty, tak? Bo to są jednostki, które później przeliczamy na te 0, na te 1,25%, czy tam na 0,8 movement speed. Jezus Maria, i 0,8 atak damage, więc to się robią jakieś strasznie dziwne matematyki, a my nie jesteśmy dobrzy z matematyki. Ja nie jestem, Radek jest dobry i Sebastian jest dobry, ale to nie jest z Pitagorasem na ty, tylko to jest oto doto, więc to pominiemy. Znaczy, wniosek jest taki: dużo bijesz, szybko zapierdalasz. Dokładnie tak. Im więcej obrażeń zadasz, tym szybciej będziesz zadawał te obrażenia i jeszcze więcej, więc wydawałoby się, że OP Hero. Champion OP, Champion OP. I zostaje nam Ultimate, czyli Rapture, czyli jakieś rozdarcie, coś tam pękło, coś tam cieknie, a działa w taki sposób. Strasznie zabawny dzisiaj jest ten odcinek, naprawdę. Jest po prostu tak rubaszny jak polski kabaret normalnie. A działa w taki sposób, że rzucamy go na wskazany cel, a ten cel za każdym razem, jak się poruszy, to dostaje obrażenia, więc nie może się poruszać, ale jest prosta piłka, bo może się wytepować i to w zasadzie wszystko. Dziękujemy za to, że byliście z nami. Zapraszamy za tydzień. Nie, no żartuję, ale no bo taka jest najprostsza kontra chyba na Rapture, nie? Na wczesnych poziomach, gdzie Bloodseeker nie ma jeszcze tych itemów. Po prostu się wytepować. To wszystko. Bo No i na telepo. pierwszym levelu też 30% to jest mało, mało, to mały damage idzie, nie, jak się Tam ruszysz. nie pamiętam, czy to zmienili, ale chyba kiedyś dało się salwą nałożoną być przez Rapture'a i on nie zdawał damage'u, bo jakoś tak chciałem przejść i nie wiem, czy to. Czy on nie zadaje do meczu, jak stoisz w miejscu, więc jeszcze ten Bloodseeker musi do ciebie podejść. Tutaj dobrym patentem na Bloodseeker jest na przykład Force Staff, żeby rzucić go na bohatera, na którym jest Rapture, wtedy on się oddali o te kilkadziesiąt jednostek i dostanie trochę obrażeń, ale Albo tego huk, się. puta. Albo Hook, Pooja, albo nie wiem co jeszcze może wypychać. Blinding Light, Kotla, ale to też niewielka odległość. Tym niemniej jakaś to odległość zawsze jest. Więc wszystko, co zmienia położenie bohatera, wroga, sprawia, że dostaje obrażenia. Swap Vengi, nie wiem, nie chce mi się dalej tam szukać jakichś takich Klik skarbów. myszku. Klik myszką. Blink. Blink zabijał. Blink zabijał, tak jest. No i co, teraz niedawno dostał Aghanima, nie pamiętam jaki czas temu, który jest semiużyteczny, ale zamiast jednego rapczura mamy ładunki i maksymalnie można ich mieć dwa, które regenerują się co 40 sekund. Bez Aghanima regeneruje się jeden ładunek co 60 sekund, czyli co minutę, od pierwszego do trzeciego poziomu. Czyli coś jak Shadow Demon w sumie, na podobnej Co jest zasadzie. całkiem niezłe, bo na przykład, co jest całkiem niezłe, jak się ogarnia, że on jest co minutę, bo na przykład jak ten szósty poziom, gdy już faktycznie musimy iść do tej dżungli tym Bloodseekerem, jak już mamy ten szósty poziom,
poziom, to fajnie wyjść na tym szóstym poziomie, a nuż uda nam się kogoś zabić, a nie czekać do na przykład poziomu ósmego, bo jeszcze farmimy Blinka, albo jeszcze farmimy Shadowblade'a, albo jesteśmy upośledzeni, będziemy tam siedzieć 20 minut i nie będziemy mieli raksów. Znaczy o dziwo, na szóstym level Bloodseekera jest dosyć łatwo zabić, wystarczy znaleźć przeciwnika, który nie ma TP-ka, tak? No zgadza się na pewno jakaś taka sytuacja, gdzie będzie tego brakować. No, dokładnie. Albo po prostu mieć przyjaciela z jakimś stunem. Dokładnie tak, wyjąłeś mi to z ust, że tak powiem. No, Nyxa, Svena, dużo... po prostu ostatni. Dobra, nie idziemy w tym kierunku na pewno, już wiem, gdzie to zmierza. Nie? Teraz Sebastian tylko będzie wkładał, tak? Tak, dokładnie, wiedziałem, że tak się to skończy. No tak czy siak. No Rapture jest, nie wiem, jest problematyczne, ale na przykład można skarcić jakiegoś offlanera, który się gdzieś zapędzi, a nie ma za dużo hapsów. No, nie wiem, kogo. Możesz rzucić na kuriera też i zobaczyć, jaki ma efekt. Możesz. Kurier po prostu krwawi, leci i zostaje plamka, ale nie zostaje damage'u. No. Dobry na puby, na ganki. Dokładnie. Na kuriera? Nikt nie wiesz, a potem kurier już nie włoży itemów. I'm done, nie komentuję tu. No ale tak czy siak, cały Bloodseeker jako ten Agility Hero jest całkiem fajny, ale się nie odnajduje po prostu, więc dlatego jest pomijany. Znaczy ja mogę powiedzieć, że pewnie jakiś słabszy gracz dobrze by karcił, którzy nie mają TP-ku, po prostu nie mają tego nawyku. A co to z tymi TP-kami? No bo to jest najprostsze, co można zrobić, żeby uciec od Bloodseekera. No po prostu się wytepować, dopóki on nie zrobi, nie wiem, jakiekolwiek itemu, który przerywa. No będziesz robił na nim Eula? Fucking bullshit. Zrobisz na nim Bashera, to musisz liczyć na Basha, tak? Co innego chcesz zrobić? No czasami się robi, no robi się sporo itemów, ale to też jest... Nie wiem, stary, no nie, po prostu nie, no nie. Znaczy, dla mnie, no to idziesz na mida w piątej minucie, rzucasz na mida ulti, typu się tepuje, a po prostu twój mid jest odek i zamyka w kulkę i tyle. Albo Kunkka jest twoim miderem i rzuca jej torrenta i hey ho, let's go. No tak, okej, okay, ale to już potrzeba zgrania się z innymi, a to już nie jest takie proste w docie, nigdy nie było i pewnie nigdy nie będzie, jak się gra pabiki, więc w zgranym teamie jak najbardziej tak. Nie wiem, opisane jako starting itemy jest Quelling Blade i Stout Shield, pomijamy Tango. Na start to w zasadzie każdy sobie... Talon. Rzepkę skończy. Tak jest, no teraz mamy Talon, więc Talon to jest najprostsze, co można zrobić. Sanjin Yasha, nie wiem. Nie wiem, kiedy ostatni raz... Buty Mojżesza. Nie wiem, kiedy ostatni raz widziałem Sanjin Yasha w jakiejkolwiek grze. Bostonie złożył. Kto to złożył? Nie wiem kto, ale wiem, że ktoś złożył. Nie gadaj. No, złożył. Na snajperze chyba. No, na snajperze. Okej. Można go zastąpić innymi itemami, ale jak widać składa się. No, na Bloodseekerze nie. Blade Mail okej. Jak najbardziej, jeżeli mam jakiś klikerów. Sorry, w przeciwnym teamie. Wspominaliśmy już Forstaffa, BKB też wspominaliśmy, Hex, Kosa, Side of Vice, jakkolwiek też się nada, Halabarda sytuacyjnie, Dagon to jest typowo ruski strat, żeby szybciej zadać więcej obrażeń. Ethereal Blade do tego Dagona, no to już w ogóle jest 4,5 ruski strat, ale jest. Shadowblade, wiadomo, że niewidzialność wygrywa gry, czyli Shadowblade, Silver Edge. Wladek, to jak jesteś trochę bardziej zaangażowany w zespołową grę. Dramy, Midas. Wiadomo. Butterfly, Mjolniry, Maelstormy, Monkey Kingbar, Eule, Hoty, Radiance i Skullbashery. To wszystko wymienialiśmy. To wszystko się sprawdza mniej lub bardziej. Wszystko jest zależne od zespołu, w jakim gramy i bohaterów, na jakich gramy. Ja kiedyś składałem Battle Fury. Tak? Tak. A składałem chyba w pierwszej docie Battle Fury na nim. No, ale pamiętam, że grałem z moim takim jednym kolegą właśnie pod Seekerem, miał questa, żeby zagrać Cleave'a i mi Svenem nie wychodziło, no to on sobie wziął Magnusa, a ja złożyłem Battle Fury i dawał mi Empowera i RP i dwa hity i wygrywaliśmy nice. Gry. Nice. Strats are taka fucking historia. Awesome. Historia, wiesz. Wisienka na torcie. Yep. Bloodseeker ma spoko sety. Ten ostatni też, ten ostatni z czwartego skarbu, z trzeciego skarbu.
Ze skrzynki numer I don't fucking remember. 4. 3, sorry, z trzeciej skrzynki. Z tego kompendium. Jest do kupienia fajny skarb, infuzowana mortka. Do tego Immortale wygląda naprawdę fajnie. Jeszcze ma tribale jak Trypson, więc już można zupełnie być elo i szpanować w gimnazjum z kurką. Co ciekawe, jeszcze można powiedzieć o Bloodseekerze. No tak Ja jak mogę coś powiedziałem. powiedzieć. Mów, oczywiście. No, jego podstawową zaletą jest jego animacja ataku. Jest przepiękna. Jak ktoś nie umie laskidować i chce się nauczyć laskidować, to polecam Quelling Blade'a i Bloodseekerem i sobie laskidujesz. Okej, fair enough. Kto ma jeszcze taką łatwą animację ataku? Sven? Sven nie. Drą na pewno nie do szóstego poziomu. Jagger ma całkiem prosto. No, Jagger też ma prostą. No, ale z tego, no, co zawsze grałem, to zawsze Bloodseekerem lubiłem grać, bo fajną ma animację. I wiesz, ten kończący cios, wiesz, typu ma 100 HP, a ty tak długo te sztylety lecą i tak, i zabijesz. No, to tak. Możesz coś teraz powiedzieć. Michale. Mogę. Spoko historię. Pewnego Znajdź się chcę razu na tę historię. był taki film jak Czas Apokalipsy. Tam był taki cytat, jak I love the smell of napalm in the morning. To był film o Wietnamie i tak dalej, i tak dalej. A Bloodseeker ma swoją odpowiedź. I love the smell of serum in the morning. Serum? Serum to jest po angielsku. Nie wiem. Zapomniałem. Coś, co jest w krwi, a nazywa się. Och, for fuck's sake, nawet po polsku nie pamiętam, jak to się nazywa, człowieku. Surowica. No. No. To za trudne słowo. Jakiś znamienity graczy, jeżeli chodzi o Bloodseekera, wymienić nie możemy, bo w zasadzie Nie chyba ma. takich nie ma. No bo to jest mocno sytuacyjny bohater, nic popularnego, ale fajnie się nim gra, tak jak Sebastian wspomniał, fajna animacja ataku. Mi się podoba, ja ogólnie jest taki badass trochę, jest fucking chory psychicznie z tym swoimi bóstwami, zbieraniem dla nich krwi, bo to nie jest nic normalnego, gość powinien się raczej leczyć. I don't Wadą know. jest to, że ma mało many. Rzucisz Ale... ulta i kupa. Aha. Ale Okej, musisz fair mieć enough. jakoś Aquila. Ale on, nie, on w zasadzie tylko tyle ma zrobić. Rzucić tego ulta, teleportować się do bazy i znowu rzucić ulta i znowu się teleportować do bazy. I w zasadzie inne jego skille nie wymagają Ale many, tak? dobrze, dobrze mówisz, że teleportować się. Dobrze, że nie mówisz, że rzucić ulta i zginąć, nie? Tylko już jest A to postęp. też jest sposób, żeby szybko wrócić do bazy. No. Ostatnio bardzo popularny, czekaj, od Samita chyba, na Samicie było i teraz na Bostanie, że masowe samobójstwo w ruszenie czy na neutralach się pojawiło i to jest nowa meta. Okej. Lubię tę ciszę, jak coś powiem. Nie, nie, ale masz rację, bo gdzieś tam często sudoku popełniają tymi bohaterami gracze, żeby szybciej wrócić. Szczególnie supporci, którzy są obici, nie mają many, nie? Idą na mida, klepią się z tym midem przeciwnika, idą do Roshana albo gdzieś do neutrali, zabijają się kupując, nie wiem, wardy, kupując smoki, dusty i I golda odradzając nie się w tracą. bazie. I golda nie Wiesz, tracą. można zrobić jak Envy, że on był takim męczniwym, blinknął się do przodu, Jak zrobił robił Roshana? kuriera i padł od Aha. wieży. Aha, I okej. Okay. No to dał mu Envy, patyk. wiesz. Envy tam miał 100 milionów takich place'ów. Jak Znaczy, go... jak oglądam, to czasami nie wierzę, że taki gracz gra w takim zespole, w takim profesjonalnym turnieju. Po prostu nie wątpię w tą dotę. No to jest... Wyglądam. No to jest chodzący men, dlatego właśnie takiego się albo kocha, albo nienawidzi. Jak ginął, jak grał jeszcze w Cloud9, jak ginął Nekrofosem pod wieżą, mając połowę życia, nie wiem, czy pamiętacie. Tak. Tak sobie maszerował w tej, we w tej, po prostu wieża go zabiła. Tam dostał jeszcze stana od Elder Titana. Co tam jeszcze było ciekawego? Ostatnio zginął, jak robił Roshana solo. Invokerem. Invokerem. Wykupił się. Tak, to też było zabawne. Ale na Znaczy przykład to... takie place'y, jak nagą iluzjami wybiegł, nie wiem, z 50 hapsami z drzew, a zablokował iluzjami, tam nie wiem, kto go gankował wtedy. To było zajebiste, nie wiem, gdzie, czy to też pamiętacie, czy to ogarnąć, gdzie to było.
Dope as fuck. No więc Envy po prostu potrafi mieć genialne place, a potrafi też mieć. O, jeszcze tym. Terror Blade'em zamienił, Sander rzucił na swojego sojusznika zamiast na Frog. To było piękne, przysięgam. Znaczy, jak ja oglądam Envy'ego, to jakiś mecz, to lubię sobie obejrzeć to na Twitchu i sobie czat włączyć, tryb kinowy i po prostu oglądać te setki wyświetleń, to co oni piszą na tego Envy'ego. No to jak on gra Invokerem, to naprawdę. Nie chcę go hejtować, lubię go. No ja mam średnie, ale jest fair. Poza tym, że wywołał aferę z Secret, to też na props, że się wypowiedział, albo nie na props, jak już kto odbiera, więc mniejsza. W zasadzie zbliżamy się powoli do końca. Po Bloodseekerze w hierarchii mamy kogo? Wojda. Nie. Kappa. Po Bloodseekerze w hierarchii zaraz ogarniemy. Chaos Knight? Gdzieś coś na B? Już na C? No nie wiem. Strasznie szybko idziemy. Po prostu posuwamy się w zastraszającym tempie. Za niedługo, jak tak dalej pójdzie, to faktycznie będzie ten Void i to będzie... Masakracja. Nie. Jeszcze mamy czterech bohaterów na B. A następny w kolejności jest... Bounty Hunter Boys. Jej. Jak ja lubię tego hero. To jest taki wdzięczny bohater. Gondar. A swoją drogą na Bostonie, czekaj, jakiś chyba amerykański team zagrał nim na ofie. Po prostu. Nie amerykański, to był któryś azjatycki. Albo azjatycki, zagrał nim na ofie, tak żeby sobie szósty level szybko bił, a tam chyba ze trzy razy. No, ale szósty level bił. No tak. Skocznie. Tak jeszcze wracając do chińskich graczy, to w ogóle na tym Majorze jest zdecydowana przewaga chińskich graczy, bo jest aż 28. No dopiero na drugim miejscu jest amerykańskich 7. A mamy też Burninga na supporcie. Yep. Burning tam standinuje chyba, nie, to DDC no, się VG Vitality. No, a to słabo silni oni sami raczej, to do oklepania. Tym bardziej, że mają... Ale mają Kerry i G Vitality Paparazzi, który ma 9k MMR w Chinach. IG też mają Kerry, który ma 9k MMR i jednym i drugim idzie zupełnie średnio, że tak powiem. A kolejny 9k MMR ogląda to wszystko w domu. Nie sądzę, żeby Miracle oglądał Oto Doto, ale pozdrawiamy. No ale to i Matumboman i GH God też mają 9k. True dat. To wszyscy tam oglądają. Szkoda, że nie ma Liquidu, no bo tam wygrali ten event był, nie wiem co to był za event, ale wiem, że go wygrali. I szkoda. Ale cóż. No szkoda. Matumboman zawsze tylko Bulbafinks. Bulbafinks, MMR Assassin, goes to another team. Teraz chyba z DC trzyma blisko jako coach czy ktoś tam, więc good luck DC. Będziecie go potrzebowali. A was... Zapraszamy za tydzień, będziemy omawiać Bounty Huntera, znaczy docelowo za tydzień i docelowo za tydzień będzie już to w innej formie, żeby nie męczyć was tym YouTube'em. To właśnie też powiemy o tym, że zrobimy to na Twitchu po prostu w formie streama na Twitchu i będziecie mogli zadawać pytania na czacie. Wtedy będziemy na nie odpowiadać na bieżąco, o ile ktoś w ogóle przyjdzie to oglądać, a przyjdziecie to oglądać, jestem tego przekonany, bo wierzymy w was. I to jest jedna sprawa, a drugą ważniejszą sprawą jest to, że ruszyły kilka dni temu, dokładnie 6 dni temu, ruszyły zapisy na czwarty sezon Polish Dota 2 League. Mamy zapisanych już kilkanaście drużyn, więc robi się całkiem fajnie i mamy stare twarze, mamy nowe twarze. Więcej jest tych graczy, którzy są starsi stażem w naszej lidze, że tak powiem. I zapisać się możecie na stronie pd2l.eu, tam jest formularz zgłoszeniowy, wyślijcie nam swoje logo, zbierzcie 5 graczy, maksymalnie do 10 może grać w teamie, bo tam standinu pozwalamy dopisać 5, zrobiliśmy małą zmianę w tym sezonie, która polega na tym, że gracz może zagrać tylko w jednym zespole, jeżeli zagrałeś w jednym zespole, w drugim już nie zagrasz, bo z tym były kontrowersyjne sytuacje w zeszłym sezonie, więc wychodząc naprzeciw. Już tego nie robimy. Sebastian wie najlepiej, jak to było. Tam podróżował. Nie, skończyło. A śniło mi się właśnie ostatnio, że kurde,
zrobiliśmy Team Tilted Reborn, nie? I zastanawialiśmy się z teamem, czy chcemy wziąć Chrumkacza jeszcze raz, czy nie. A Chrumka się dzisiaj zgłosił, jeszcze nie wrzuciłem tego. Jeszcze Pozdrawiamy działa, właśnie. Aleksandra. Nie wrzuciłem tego dzisiaj na... Z Nie kim on wrzuci... tam jest? Wiesz co, daj mi chwilę. Ja myślałem, że Szekla będzie zastanawiał, którą grupę zdodżować raczej. Mamy właśnie... Aleksander się zgłosił jakąś chwilę temu, ze 2 godziny. Random pick, random lane, random roles. Tak się ich zespół nazywa. Zgłosili się o 11 dzisiaj. Nie zdążyłem tego sprawdzić. Gra z Meneluthorem, gra z Buchenem, gra z różową Landrynką, czyli to jest. Co jest, powiedzcie mi? Z Meneluter graczem kojarzę nick. Yellow i. Już mówię, kto to jest różowa Landrynka. To jest pan znany pod nickiem Szilas. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Tak czy siak, to Tam jest kolejny mamy zespół, Dekiel który z się. Inklu, tam z tym są Bambo frajerami. No to oni się napisali, się zapisali jako Fave Nation Reborn. Tam jest Daft, czyli Wojtek, jest Kunta Serewup, player. jest Bambo, jest Dekiel, jest Zynklu. Więc to są kabulki, Centaur A gdzie Maxy, jest jakaś tam Devanter? Pitera. Właśnie chciałem zapytać, gdzie jest ten numer asasyn w którym teamie? A nie mam pojęcia, człowieku. O, Tego nikt punk. chyba nie wie. Znajdzie się tak, jak się znalazł w Trudat, Częstochowie. trudat. No więc zachęcamy do zapisywania się. Szukajcie teamów, szukajcie znajomych, zbierzcie znajomych, przyjdźcie, zawsze jest szansa na dostanie się na LANa, który w tym roku odbędzie się, w następnym roku odbędzie się, w tym sezonie odbędzie się na Pyrkonie. W styczniu, to marzec, w kwietniu. Gdzieś w kwietniu. Miejmy nadzieję, że będzie już ciepło, będziemy mogli porozmawiać, będziemy mogli pograć w Dotę. A poza tym Pyrkon jest zajebistym eventem sam w sobie, więc fajnie będzie tam być. Sześciu drużynom, na wstępie sześciu drużynom, bo to zależy, jak będzie wyglądała sprawa ze sponsorami, które jeszcze dogadujemy. Będziemy się starali, żeby każdy team, który pojedzie na LANa, coś dostał, tak jak to było z trzecim sezonem, żeby każdemu przynajmniej za te bilety się zwróciły. A wrażenia niezapomniane, no i idąc matematyczną... Nie powiem tego, okej, okay, nieważne, stopuję. Tak czy siak, dzięki upaki, że poświęciliście godzinę. Wiem, że tam już dłużej ci czasu, nie zabieram krasu, bo wiem, że idziesz oglądać Ligę Mistrzów. Tak, a mogę jeszcze coś powiedzieć? Sure. No to jak ktoś chce mnie do teamu na PBWL-a, to niech do mnie pisze takie, wiesz, zapraszanie, najlepszy Wojt czeka. Dokładnie, To ja polecamy. wypełnię. Jak ktoś chce go wyjaśnić, to do mnie. Dokładnie. Wyjaśniać też można na LANie. Na ostatnim mu się udało, bo byliśmy trochę zapracowani, ale teraz już mu nie przebaczymy. Ale tam Polecamy kącik był dla Sebastiana. mnie. No, Kącik był. był. Kącik wyjaśnionych. No był, ale był taki trochę nieśmiały. Tym niemniej, dlaczego nie? Polecamy Sebastiana do grania, bo jeżeli nie, to będzie nas męczył, że chce z nami komentować albo robić o to do to. Nie, No, żebyśmy z ale nim na nie tym. chcieli. Na Nie, żebyśmy z nim Facebooku nie moje chcieli, ale... playsy są. Tak, oczywiście. No bo są chore, akurat miałeś laga Nie miałem i... laga, kurwa. To było, Wszedłeś na wiesz, high ground i koleś idealnie rzucił tego Sunstrike'a. Czemu przyznać, ale że ty wszedłeś na typie. high ground i się zawiesiłeś, po prostu go Nie, nie zdodżowałeś. zawiesiłem się, ale zdodżowałem to, zobaczyć, że miałem laga na pół sekundy, typie. To jest Okej, kliknął S za żółki ślepo bohatera. nie, dobrze, ja to już powiedziałem, że to niesamowite, bo Ja patrzyłem się na jego szósty plecy zmysł, tego nawet Jokera. siódmy zmysł, nawet Ale siódmy nie! zmysł. To jest łatwe do wytłumaczenia. Po prostu zobacz na ręce Invokera jego cast animacji Sunstrike. Okej. Odlicz 1,7 sekundy, kliknij S, porusz się dalej, easy dobrze. Przepraszam, ty grasz Voidem, nie masz oczu. Jak to Ale on grał zobaczyłeś? wtedy ogrem, miał dwie głowy, więc Ogrom. dwie pary oczu miał, więc. Ale okej. Nie, no, ja nie mówię, że ci nie wierzę, bo ja ci wierzę. To było niesamowite, stary, co zrobiłeś. Do obejrzenia jest na naszym kanale na YouTube, jest tak samo na PD2L, na Facebooku. Więc polecamy i już teraz Węgierskim naprawdę języku. w węgierskim języku też jest to oczywiście, bo to było w meczu Dota do Two Rivals, którą prowadziliśmy jakąś chwilę temu. Więc kurtyna, może być krwawa kurtyna, bo był Bloodseeker, więc stryk wyraz, zostawiamy chorego człowieka, ale fajnie wyglądającego. A za tydzień Bounty Hunter i do Buty usłyszenia. Mojżesz. I buty Mojżesze. Zadawajcie pytania, jeżeli byście jakieś mieli, to też postaramy się na nie odpowiedzieć. Gamer, zgłoś się do nas, to dostaniesz jakiś upominek. Albo nie.
Marcin o tym zadecyduje. Marcin tu jest szefem, więc Marcin będzie rządził i dzielił. A my się żegnamy. Trzymajcie się ciepło. Bye bye. Dużo buziaków. My thirst kicking in and now I'm fast. I smell you bleed, grab double D, then I attack. I'm over 5-2, I fly across the map. You die to me, my killing spree is still intact. I blood rage you, then I chase you. Even TPs won't save you. Swift feet with a dark heart, my Yasha will cut through. Bash sure I can stun too. Now look out my score, go run and fear some more. But yet go hide in base with nevermore. Oh, it makes me glad to see the fear in your eyes as you die. You bleed and I can smell. You tried to cut me off. Remember when you thought I'd take a loss? Don't you remember you tried to stop me, Lena? I dodge you easy, then Ember, you see and change the savior. Blood right to take it, your tasty food. I will starve, BKBQ'd. I'm seeking that low health, Rubik dying too. So run for life, it's fun chasing you down. And you gotta live with the fat blood now. Oh, it makes me glad to see the fear in your. You die. You've picked off Pugna, now you're low. But there's no way you're getting home. You can run, you can hide, but I'll never let you go. Sell your boots for TP scrolls. You've been ruptured, now you're low. If you try to back, your blood will flow. And when my thirst comes back.